Rzeszów Business Run to pierwsza edycja w naszym mieście słynnego na całą Polskę biegu charytatywnego, który z powodzeniem organizowany jest już od 7 lat. Wydarzenie to przyciąga z roku na rok coraz większe zainteresowanie. To, co każdy z zawodników podkreśla, do wydarzenia zachęca pomoc dla beneficjentów oraz świetna atmosfera wśród uczestników. Lekki drugi miejscu, jakbym przewróciła ściankę za mną. Pokrzyczcie. Powodzenia wszystkim, życie na waszych 3,7-kilometrowych pętlach. Powodzonka. Brawa dla was. Jak przygotowania do tego biegu? Jak to przebiegało? Przygotowania? Świetnie. Ten tydzień był dość pracowity. Wczoraj był dzień odpoczynku, tak żeby dzisiaj być pełnym energii na ten nasz bieg tutaj. Czyli tydzień trwały przygotowania? Czyli taki tydzień intensywnego przygotowania, rozumiem. Dokładnie, tydzień intensywnego. A ile czasu potrzeba, żeby właśnie móc wystartować w takim biegu? Czy to może taki amator wystąpić, który tak sobie pomyśli, że dzień wcześniej wystąpi sobie na takim biegu, czy to jednak trzeba się latami przygotowywać, miesiącami? Nie, co do tego biegu, to jest dość krótki dystans, więc moim zdaniem 2-3 tygodnie by wystarczyły. Raczej dłuższy okres czasu to już na dłuższe biegi. A czy to pierwszy twój bieg? Taki business run? Business run tak, ale inne biegi już zaliczałem dość często. Czyli forma jest? Oczywiście. Szczerze mówiąc, przygotowanie trwa w zależności, jak kto do tego podchodzi. Ja osobiście nie miałem za wiele czasu, żeby się przygotować. Też na co dzień nie jestem jakimś tam zapalonym biegaczem. Trochę mnie zmotywowało to, że zapisałem się, żeby pomóc jednak tym niepełnosprawnym. Osobiście przygotowałem się tylko 4 tygodnie, raz do 2 razy w tygodniu. A co robić, żeby bieg był udany, żeby przebiegł pomyślnie, bez kontuzji? Myślę, że trzeba troszkę znać swój organizm, żeby na początku nie wypompować się, żeby jednak dobiec. Tutaj pod sam koniec jest delikatna górka, także jeszcze trzeba zachować troszkę energii na finał. A czy to pana pierwszy bieg w Rzeszowie? Ogólnie jest to mój pierwszy bieg w Rzeszowie i pierwszy bieg ogólnie w życiu. Czyli takie pierwsze wspomnienia będą z dzisiejszego dnia z biegów. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że dobiegnę do samego końca i nie będzie to ostatni bieg. Bardzo pozytywne, jest super energia, pogoda dopisuje, więc tylko czekamy na nasz start. A czy to pierwszy raz startujecie w takim biegu? Tak, ja pierwszy. Ja też pierwszy. A na przykład za rok też byście chciały wziąć w tym udział, czy to zależy właśnie jak pójdzie? Ja myślę, że atmosfera jest taka super, że na pewno będę chciała za rok też wystartować. Jak najbardziej, ja jestem za. A długo przygotowywałyście się do tego biegu? Ja 2 miesiące. Ja dosyć często biegałam wcześniej, natomiast tak bardzo intensywnie przygotowywałam się przez ostatnie 2 miesiące. Jestujemy naszych zawodników! Osie drużyna MS System! Super! Już jest i zawodnik! Jak narodził się pomysł biegu Business Run w Rzeszowie? Rzeszów jest kolejnym miastem, które do nas dołączyło. W tym roku mamy pierwszą edycję Rzeszów Business Run. Od 7 lat robimy ten bieg raz w roku w największych miastach Polski. Pomysł narodził się właśnie 7-8 lat temu. Inicjatorami tego pomysłu był Jasiek Mela ze swoją fundacją Poza Horyzonty. I pierwsze biegi odbywały się przy właśnie współpracy i dzięki pomysłowi Jaśka Meli, a potem skala tych biegów rosła do takiego poziomu, że oddzieliliśmy się i pomagamy beneficjentom także Fundacji Jaśka Meli, ale także naszym beneficjentom zrzeszonym już w Fundacji Poland Business Run. A jeżeli chodzi o zainteresowanie, to czy uważa pani, że jest z roku na rok coraz większe? Zainteresowanie tym biegiem przekracza wszelkie nasze oczekiwania. Standardem stało się, że pierwsza edycja w danym mieście oscyluje wokół 500, czasami 700 uczestników. W kolejnym roku liczba ta osiąga co najmniej 100-krotne podwojenie. Czyli przypuszczam, że w Rzeszowie w kolejnym roku będziemy mieli około 1000 biegaczy.
Wspomniała Pani też o beneficjentach. To jest no, najważniejsze jednak w tym biegu. I jak wygląda taki wybór tych beneficjentów? Beneficjentów wybieramy w dwojaki sposób, a raczej decydujemy wspólnie z ośrodkami rehabilitacji ortopedycznymi w Kolejna regionie, komu pomóc. Pierwsza metoda, uczestnicy czy beneficjenci zgłaszają się do nas sami, do fundacji, pisząc do nas po prostu prośby o uwzględnienie ich na liście osób stających się beneficjentami w poszczególnych miastach. Drugie źródło informacji o osobach potrzebujących pomocy w zakresie bądź zaprotezowania po amputacji, bądź pomocy rehabilitacyjnej czy psychologicznej, to są regionalne ośrodki rehabilitacji, centra ortopedyczne, skąd również mamy informacje o osobach najbardziej potrzebujących pomocy. Jak są beneficjenci w tym roku? W tym roku, w pierwszej edycji Rzeszów Business Run, mamy dwóch beneficjentów. Pierwszym beneficjentem jest pan Łukasz Brudek, student z Rzeszowa, zawodnik drużyny rugby na wózkach, który potrzebuje nowego wózka do uprawiania dyscypliny sportowej, czyli rugby na wózkach, a drugim beneficjentem jest pani Maria Bułatek, która choruje na stwardnienie rozsiane i potrzebuje mobilnego pionizatora. Co dla ciebie znaczy taki bieg? No, dla mnie wiele znaczy, ponieważ jestem sportowcem i też biorę czynny udział w zawodach, także takie bieganie i zarazem pomaganie to jest super inicjatywa, nie? Oby takich więcej eventów w Polsce, bo no, to jest bardzo fajna sprawa. Udało ci się poznać któregoś z zawodników, z nim porozmawiać? To znaczy, powiem szczerze, że nawet jeden zawodnik tutaj pod góreczkę, bo było ciężko, już te małe kółeczka w wózku mi się blokowały, to nawet mi pomógł, nie? Mówi, że mi pomoże, nie? I bieg ze mną, nie widziałem go, nie? Ale mi pomógł, nie? Także. Czyli również wspierasz tutaj zawodników, kibicujesz im? Tak, dokładnie. A jakby za rok była taka edycja, to również byś się wybrał na takie wydarzenie? No, tak, żeby kibicować tej inicjatywie. Myślę, że tak, nie? Jakbym zabrał jeszcze czterech kolegów, którzy chcieliby na wózkach pojechać, nie? No to z miłą chęcią byśmy pojechali nawet z taką swoją sztafetą. Mhm. Tylko, że to no, nie każdy po prostu chce, nie? Czyli macie taką swoją ekipę aktywną. To znaczy tak, no ja gram w drużynie rugby na wózkach tutaj w Rzeszowie, w Flying Wings Rzeszów. Jestem też zawodnikiem kadry narodowej, aczkolwiek teraz miałem chwilową przerwę, ale od października mam zamiar wrócić. Także no działamy cały czas. Są już sukcesy na koncie? To znaczy, no powiem szczerze, że teraz takie największe mnie ominęły, bo koledzy byli na Mistrzostwach Świata, nie? Ale jeszcze przede mną są Mistrzostwa Europy i być może paraolimpiada w Tokio, także no będę chciał bardzo, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to kibicujemy w takim razie, aby się wszystko udało.